Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku dotyczącym mojej pielęgnacji twarzy, dokładniej pielęgnacji cery mieszanej. Opowiem Wam o tym, jak udało mi się idealnie zbalansować moją pielęgnację tak, że skóra znacznie mniej przetłuszcza się niż kiedyś, że niedoskonałości praktycznie nie pojawiają się na mojej twarzy, jednocześnie skóra jest idealnie nawilżona, jest w przepięknym stanie, wygląda naprawdę bardzo dobrze, no i też zaczerwienia nie pojawiają się na twarzy. Także opowiem Wam tutaj, jaki jest sekret mojej pielęgnacji, zarówno jeśli chodzi o takie triki pielęgnacyjne, z których korzystam, ale także po prostu przejdziemy krok po kroku przez wszystkie kosmetyki, których aktualnie używam do pielęgnacji twarzy. Część z nich już używam od dłuższego czasu, mam nawet niektórych tutaj kosmetyków kolejne opakowania, a część z nich używam 2 miesiące dokładnie, ponieważ dokładnie 2 miesiące temu miałam konsultację kosmetologiczną na stronie cosibella.pl. Kilka miesięcy temu odezwali się do mnie w sprawie współpracy i byłam bardzo ciekawa takiej konsultacji, żeby, wiecie, upewnić się, że kosmetyki, których używam, są odpowiednie do mojego typu cery, że wiecie, nie popełnią tutaj żadnych błędów, no i też co mogłabym wzbogacić, jeśli chodzi o swoją pielęgnację, tak żeby wszystkie potrzeby mojej skóry były spełnione, ale także żeby, wiecie, zadziałać na wszelkie takie problemy skórne, z którymi się borykałam do tej pory i ciężko mi było właśnie pod nie dobrać jakieś konkretne kosmetyki. No i także opowiem Wam dokładnie tutaj, jak to wszystko działa, jak wygląda taka konsultacja, będę miała też dla Was zniżkę, także warto oglądać tutaj uważnie. Ostatni filmik na temat pielęgnacji pojawił się aż 4 lata temu. Nie wiem, czemu do tej pory nie nagrałam żadnej aktualizacji na ten temat, ponieważ wiadomo, że przez te lata zmieniła się diametralnie moja pielęgnacja twarzy. Zarówno ze względu na wiedzę, którą nabyłam przez te lata, zarówno o kosmetykach, jak i, wiecie, o składnikach aktywnych, ale także budżet się troszeczkę zmienił. Wcale nie wydaję może więcej na kosmetyki, tylko zmieniłam po prostu kierunek, gdzie idą moje pieniądze w większości, ponieważ kiedyś stawiałam bardziej na coraz lepsze i coraz droższe kosmetyki makijażowe, skupiałam się na tym, a mniej na pielęgnacji, gdzie teraz właśnie bardziej skupiam się na pielęgnacji, ponieważ skóra mi za to dziękuję konkretnie, zarówno teraz, jak i wiem, że też z czasem będzie wyglądała znacznie lepiej, ale też po prostu na dobrze wypielęgnowanej twarzy makijaż znacznie lepiej się, wiecie, utrzymuje, inaczej zupełnie wygląda, więc warto jednak na to zwrócić uwagę. Ale mówię Wam o tym filmiku też dlatego, że tam przedstawiłam Wam kilka fajnych rad, z których do tej pory korzystam, które są taką podstawą, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, czyli zarówno picie dużej ilości wody, zdrowa dieta. Ja jestem sama na diecie wegańskiej, ale tutaj chodzi po prostu o taką, wiecie, zbilansowaną, zrównoważoną dietę, bogatą w witaminy, w minerały. No i fakt, że nie dotykamy się, słuchajcie, do twarzy, czy w ciągu dnia, w momencie, kiedy mamy brudne ręce, czy po prostu, jak widzimy jakąś niedoskonałość, zostawiamy ją absolutnie w spokoju. Zdecydowanie skóra nam się odwdzięczy i będzie w pięknym stanie. Ogólnie takich trików mam sporo w rękawie, więc jeśli chcecie właśnie filmik na ten temat, to dawajcie znać w komentarzach na dole. Też kilka dodatkowych dowiedziałam się właśnie po tej konsultacji kosmetologicznej. Część Wam opowiem w trakcie, ale mogę właśnie nagrać oddzielny taki, wiecie, konkretny filmik skupiający się właśnie na takich zasadach jakby pielęgnacji niż o kosmetykach. Na dzisiaj będziemy bardziej skupieni na kosmetykach. Od czego zaczynam? To oczywiście od oczyszczenia twarzy z mego rana. I to jest krok, którego nie powinniśmy pomijać absolutnie. W momencie, kiedy nie macie takiego nawyku porannego właśnie oczyszczenia twarzy, bo myślicie, że co mogło się zadziać tutaj na skórze, wiecie, przez noc, po wieczornej pielęgnacji, wiecie, nie byliście nigdzie na zewnątrz, nie nakładaliście makijażu, sprawdźcie to sobie, nałóżcie sobie trochę płynu micelarnego czy toniku na wacik i zobaczcie, po przetarciu całej twarzy, co na tym waciku będzie. Nie będzie tego mało, to zarówno, wiecie, nasze sebum, zanieczyszczenia z powietrza, które osiądą w trakcie nocy na naszej twarzy, cały wacik na pewno będzie szary. Więc to jest krok, którego serio nie pomijamy, tylko od razu myjemy twarz i właśnie nakładamy pielęgnację następnie. Jeśli chodzi o produkt, którego używam od dłuższego czasu, ponieważ jest to moje drugie opakowanie, wydaje mi się, że już jestem w połowie tego drugiego opakowania, jest to pianka z marki Bandy. Jest to delikatna pianka oczyszczająca, prebiotyki i sika. Polecałam Wam już ten produkt w ulubieńcach, czy w jakimś innym filmiku o pielęgnacji, ponieważ jest rewelacyjny. Tak jak do tej pory nie lubiłam pianek, ze względu na to, nigdy jakoś się nie skupiałam też na składnikach w środku, na składnikach oczyszczających dokładnie,
to mam wrażenie, że te wszystkie pianki tak mocno ściągały moją twarz, że zostawiały ją taką nieprzyjemną i ogólnie ciężko mi było znaleźć fajne żele i pianki właśnie do oczyszczania twarzy, które byłyby fajne dla mojej skóry i po których nie czułabym żadnego ściągnięcia. I to jest naprawdę cudowny produkt, ponieważ mamy tutaj taką bardzo kremową konsystencję, trochę jakby śmietany, wiecie, takiej ubitej, bardzo przyjemna, zupełnie inaczej się rozprowadza na skórze i po prostu cały ten zabieg jest cudowny, a jednocześnie ładnie oczyszcza skórę, delikatny jest dla naszej skóry, nie podrażnia, ale jednocześnie po prostu robi, co ma robić. Więc jest to naprawdę rewelacyjny, bardzo wydajny produkt, który warto przetestować i to jest właśnie produkt, którego używam zarówno na dzień, jak i na noc po demakijażu, ale o tym zaraz Wam dokładnie powiem. Co później? Później to oczywiście stonizowanie skóry, tak żeby przywrócić pH, żeby też skórę nawilżyć, żeby po prostu załagodzić ją po kontakcie z wodą, ponieważ w momencie, kiedy macie skórę wrażliwą bądź suchą, no to wiecie, że taki kontakt z wodą może być trochę nieprzyjemny dla skóry ze względu na to, że wiecie, czy czuć ściągnięcie, czy po prostu skóra woła o kosmetyki nawilżające. Do tonizowania skóry możemy używać na przykład naturalnych hydrolatów. Ja sobie używałam takiego hydrolatu z marki Olejik nagietkowego. Bardzo fajnie działał na moją skórę, tak łagodząco, właśnie przyjemnie. Fajnie przygotowywał skórę właśnie do naszej pielęgnacji. Niestety ten produkt już zużyłam, więc nie mam Wam co pokazać, ale od 2 miesięcy używam tutaj tego toniku z marki Rizzy, bo jest to tonik Mielsy Mr. Balance, który oprócz właśnie właściwości przywracających naturalne pH naszej skóry, także wyrównuje działanie tutaj skóry, jeśli chodzi o wytwarzanie sebum, ze względu na niacinamid w składzie. Ten produkt akurat właśnie miałam zarekomendowany po tej konsultacji. Zazwyczaj jednak wybieram jakieś takie toniki bardziej uniwersalne do każdego rodzaju skóry, tak żeby właśnie tylko to pH wyrównać, ale nie szukałam takich składników, które faktycznie też wspomogłyby kondycję mojej skóry. Jest to tonik w giełce, więc aplikacja jest, wiecie, ułatwiona. Ja już od dłuższego czasu ze względu właśnie na cerę wrażliwą to nie używam do toników żadnych wacików, tylko po prostu jeśli są właśnie w takiej mgiełce, to spryskuję całą twarz. Jeśli mają jakieś standardowe opakowanie, czy z pompką, czy po prostu, wiecie, taki otwór, wlewam sobie odrobinę na dłoń, rozsmarowuję na dłoniach i następnie na całej twarzy, oczywiście na skórę oczyszczoną. Wtedy po prostu unikam wszelkich podrażnień i przecierania niepotrzebnie swojej twarzy. Takie atomizery zdecydowanie ułatwiają i uprzyjemniają aplikację, ale to nie jest jakiś taki, wiecie, konkretny czynnik, po którym wybieram kosmetyki przeze mnie testowane, tylko to jest taki fajny dodatek. Jest to fajny atomizer, który właśnie idealnie rozprowadza po całej twarzy produkt. Ja jeszcze często sobie tam doklepuję ten tonik w całą twarz. Daje fajny efekt, ale szczerze powiedziawszy wolę tutaj brata właśnie, jeśli chodzi o ten tonik. Mam tutaj Mr. Soft Skin, nawilżający tonik. Giełka widać, że też zużycie jest znacznie większe. Czuję po prostu, że moja skóra bardziej woli właśnie tę wersję. Czuję się wtedy bardziej komfortowo, używając właśnie tego produktu. O ile nie czuję żadnego ściągnięcia, ani nic takiego po tej wersji balansującej, to po prostu tutaj taki czuję właśnie większy komfort na skórze, więc po prostu wolę używać tej wersji, ale tak naprawdę to też jest klucz do dobrej pielęgnacji, czyli słuchanie potrzeb naszej skóry nie tylko tego, co widzimy, ale po prostu jakie mamy odczucia po używaniu kosmetyków. W momencie, kiedy używamy na przykład kremów nawilżających, a czujemy dalej ściągnięcie, no to znaczy, że skóra jeszcze potrzebuje więcej zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz, więc po prostu te kosmetyki mogą być nieodpowiednie, niewystarczające dla naszej skóry, więc słuchamy się jej i wybieramy po prostu te rzeczy, które ona lubi, ponieważ każda cera jest inna i mimo tego samego typu, no to na różne kosmetyki możemy reagować inaczej. Po tonizacji bezpośrednio przechodzę do pielęgnacji okolic wokół oczu. Tutaj coś, co używam od kilku dobrych miesięcy, ale coś, co jest w miarę nowe w mojej pielęgnacji, czyli serum pod oczy. Jest to produkt z Basic Lab, peptydowe serum pod oczy z właściwościami nawilżającymi i ujędrniającymi tutaj skórę właśnie wokół oczu. To jest produkt, o którym nawet nie słyszałam wcześniej, że jest coś takiego jak serum pod oczy, no ale faktycznie jest to produkt, o którym jest głośno w internecie i dlatego stwierdziłam, że trzeba spróbować. Skóra po używaniu właśnie tego serum jest znacząco bardziej jedna, taka przyjemna pod palcami, sprężysta, w zupełnie innej kondycji niż była do tej pory, mimo że krem pod oczy to był właśnie taki produkt, od którego no już od dawna bardzo używam, mniej więcej, nie wiem, od 16 roku życia czy coś takiego, więc produkty pod oczy to nie jest nic dla mnie nowego, ale faktycznie to jeszcze tak dodało kopa
i dodało dodatkowych składników aktywnych, które tym bardziej z wiekiem nam są potrzebne, żeby tutaj te okolice były jak najdłużej, wiecie, w świetnej kondycji, tak żebyśmy po prostu tutaj zmarszczki przedwcześnie nie pojawiły. I podkreślam tutaj skóra wokół oczu, a to dlatego, że też aplikuję właśnie zarówno serum, jak i krem na powieki. Dlaczego? Dlatego, żeby tutaj skórę zarówno też ujędrnić, ale że ta skóra też potrzebuje nawilżenia. To jest rada, którą dostałam od mojej mamy, żeby nigdy nie zapominać o powiekach, ponieważ wiele osób to pomija. Pamiętam, że jak w jednym Get Ready With Me, właśnie jak wrzucałam wam pielęgnację, to było kilka osób zdziwionych, a faktycznie, no jednak dbamy tutaj o skórę nie tylko pod oczami, a powieki też się marszczą, tym bardziej ze względu na ilość ruchu, jaką ta skóra wykonuje w ciągu dnia. No i właśnie przy używaniu kosmetyków pod oczy, także na powieki, sprawiamy, że te okolice będą znacznie dłużej będą wyglądały na młodsze, więc warto właśnie wziąć to pod uwagę. Jeśli chodzi o kremik pod oczy, którego aktualnie używam, to jest Bielenda, seria Supreme Love, bardzo lubię właśnie kosmetyki z tej serii, pojawi się tutaj kilka zaraz. Jest to ekskluzywny rewitalizujący krem pod oczy, on ma taką delikatniejszą konsystencję, bardzo fajnie sprawdza się pod makijaż, właśnie zarówno jak używam razem z serum, jak i tylko pojedynczo ten kremik, fajnie się rozprowadza, jest delikatny. Ja co prawda pod oczami często wybieram takie troszeczkę jakby bardziej bogatsze konsystencje, lubię gęstsze produkty, ale tutaj mimo właśnie tej jakby rzadszej konsystencji też mi się fajnie sprawdza, ładnie wygładza skórę i bardzo dobrze ją nawilża. No i właśnie też używanie takich kremów pod oczy nie tylko działa na kondycję naszej skóry, ale także właśnie na ładne utrzymywanie się korektorów w ciągu dnia. Składnik, który jest ostatnio niesamowicie popularny, czyli niacynamid. Coś, co jest hitem i ja się tutaj absolutnie nie dziwię, ponieważ faktycznie odkąd włączyłam pierwszy produkt z tym składnikiem aktywnym, to zobaczyłam ogromną różnicę w kondycji mojej skóry, w tym jak się zachowuje, i to jest właśnie składnik kluczowy w mojej pielęgnacji, żeby utrzymać właśnie wydzielanie sebum w mojej strefie T. Kiedyś niesamowicie mocno się przepuszczałam w ciągu dnia, bardzo i naprawdę intensywnie, i to było widać w szczególności w przypadku testów podkładów, że w strefie T po prostu błyszczałam się całkowicie jak tylko można, a policzki były po prostu idealnie zachowane. Teraz jestem w stanie używać różnych produktów, zarówno takich nawilżających, rozświetlających, bardziej skierowanych do cer suchych, a jednocześnie w ciągu dnia wyglądając dalej świeżo, a nie totalnie przetłuszczona. I to jest zasługa właśnie niacynamidu. Testowałam różne produkty właśnie z tym składnikiem. Te, które uwielbiam w tym momencie, pochodzą z marki Bielenda, właśnie z tej serii Supreme Lab. Także na początek opowiem wam o serum. Jest to specjalistyczne serum seboregulujące z niacynaminem i z cynkiem. I właśnie połączenie tych dwóch składników działa cuda. Przepięknie reguluje wydzielanie sebum, ale jednocześnie też niedoskonałości na mojej twarzy prawie się nie pojawiają. Czasami oczywiście coś wyskoczy, tym bardziej, że ja testuję bardzo dużo różnych produktów do makijażu. O ile makijażu nie wykonuję często, ponieważ raz na kilka dni, nie maluję się codziennie, ale jednak testuję różne rzeczy i różnie może zadziałać moja skóra. Z niektórymi kosmetykami może się po prostu nie polubić, ale faktycznie tutaj pielęgnacja działa cuda, jeśli chodzi o zachowanie tutaj sytuacji w ryzach. Odkąd właśnie używam kosmetyków z niacynamidem, to niedoskonałości pojawiają się właśnie raz na jakiś czas, bardziej po kosmetykach do makijażu niż po czymkolwiek innym. Jeśli chodzi o hormonalne takie niedoskonałości, to akurat na mojej skórze się nie pojawiają, całe szczęście. Ale jak możecie zobaczyć po prostu po moich filmach, raz na jakiś czas właśnie coś wyskoczy, a kiedyś miałam z tym zdecydowanie większy problem. I też sytuacja na nosie znacząco się poprawiła właśnie po samym niacynamidzie, ponieważ ja mam problem tutaj akurat ze skórnikami otwartymi i faktycznie po prostu nos jest zupełnie inaczej wygląda, ponieważ tych zaskórników jest po prostu znacznie mniej. Więc to jest coś, co warto włączyć do swojej pielęgnacji, możecie właśnie w postaci serum czy w postaci kremu. Następnie kremik z tej samej serii z Bielendę, czyli specjalistyczny krem normalizujący, nawilżający z bakuchiolem. Nieraz wam polecałam, sama jestem w połowie drugiego opakowania. Przez jakiś czas używałam go w ogóle solo, nawet bez żadnych serum, nic takiego, tylko zarówno na dzień, jak i na noc. Teraz co prawda moja pielęgnacja wygląda zupełnie inaczej, znacznie bogatsza, ale faktycznie przez jakiś czas używałam tego produktu solo, na dzień i na wieczór. Moja skóra była idealnie
nawilżona, ponieważ oprócz wyrównania właśnie wydzielania sebum, na które też właśnie działa, to także cudownie nawilża, ma bardzo przyjemną konsystencję, która idealnie rozprowadza się właśnie na naszej twarzy, która jest bardzo przyjemna po użytku, ponieważ jest idealnie nawilżona, wygładzona, nie zostawia co prawda żadnego filmu takiego na twarzy, ale też skóra nie jest po prostu tak całkowicie sucha. Jest bardzo przyjemne, cudownie mi się sprawdzał pod makijaż, jest leciutki, ale właśnie wcześniej taki miałam problem z tym, żeby idealnie zbalansować ten poziom nawilżenia. Zazwyczaj było tak, że latem używałam właśnie takich produktów regulujących wydzielanie sebum solo, ponieważ wtedy też nie potrzebowałam aż tak dużego nawilżenia, a jeśli chodzi o zimę, no to właśnie kierowałam się w stronę takich bardziej nawilżających, odżywszych kosmetyków, ponieważ inaczej ciężko mi było tak idealnie zbalansować to wszystko i wiedzieć, co kiedy aplikuję. I tutaj bardzo mi pomogła ta konsultacja kosmetologiczna, ze względu na to, że teraz mam po prostu ułożony cały plan pielęgnacji. Nie tylko, że mam właśnie dobrane, idealne kosmetyki tak, żeby spełnić wszystkie potrzeby mojej skóry, to jeszcze mam po prostu rozpiskę, co kiedy aplikuję, więc ani nie pominę żadnego kosmetyku w swojej pielęgnacji, ale także wiem po prostu, jak często właśnie używać produktów takich bardziej odżywczych, regenerujących skórę, jak często używać kwasowych kosmetyków. Wszystko jest właśnie w rozpisce i znacznie więcej informacji o tym za chwilę. Jak to w ogóle wygląda, to wchodzimy na stronę kostibela.pl. Ogólnie link do tej konsultacji znajdziecie na dole w opisie i mam tutaj też dla Was od razu rabat właśnie na taką usługę, 50% zniżki, więc konkretna okazja teraz, żeby skorzystać. Jest to kod Sylwia50, który wpisujemy i mamy właśnie taką zniżkę, także polecam Wam skorzystać, ponieważ naprawdę warto. I słuchajcie, jak ta konsultacja wygląda, ponieważ jest to konsultacja online, to po zakupie dostajemy formularz do wypełnienia i są taki naprawdę głęboki, obfite informacje, które musimy wpisać ze względu na to, żeby jak najlepiej dobrać kosmetyki dla naszej skóry, także mamy taką tabelę właśnie kosmetyków naszych, wszystko jest podzielone na kategorie, uzupełniamy właśnie tę tabelę kosmetykami, których aktualnie używamy, wklejamy skład i wpisujemy informacje, jak sprawdzają nam się te kosmetyki, jak długo używamy, jakie widzimy rezultaty, czy chcemy coś zmienić, jeśli chodzi o tę kategorię. Wrzucamy też nasze zdjęcia zbliżeń zarówno na skórę, na nosie, na czole, na policzkach i na brodzie, tak żeby no właśnie kosmetolog mógł ocenić stan naszej skóry aktualnie i sprawdzić, jakie są potrzeby, na co najlepiej zadziałać, żeby po prostu skóra była w idealnym, wiecie, stanie. No i wpisujemy właśnie jakieś nasze potrzeby, nasze odczucia dodatkowe, co chcielibyśmy zmienić, czego nam brakuje w pielęgnacji i wszystkie właśnie takie informacje wysyłamy. Następnie dostaniemy maila i czeka nas długie czytanie, ponieważ rzeczywiście jest bardzo obfite ten mail, informacje, które są niezwykle istotne, jeśli chodzi o naszą pielęgnację. Przede wszystkim kosmetolog analizuje te kosmetyki, których używamy aktualnie i są wypisane te, które są super i których możemy dalej używać. Także, które są ok, ale na przykład jakieś tam ewentualne uwagi, jeśli chodzi na przykład o częstotliwość używania, czy na co lepiej jednak zamienić, ale też wtedy, jak coś będzie nieodpowiedniego dla Waszego rodzaju skóry, czy po prostu jakiś gorszy składowo kosmetyk, no to też będzie taka informacja, że jednak lepiej właśnie zamienić na coś innego. Ja tutaj miałam dwa produkty zaznaczone na czerwono, dokładnie kremy z filtrem, ponieważ jeden, to na pewno o nim słyszeliście, ponieważ ja też Wam o tym mówiłam, krem z marki Purito, filtr SPF 50, który jakby właściwościami cudownie się sprawdzał na mojej skórze i to był hit, no, ale później okazało się, że jest to jednak nieodpowiednia ochrona, ponieważ filtr zamiast tego filtra SPF 50, to faktycznie miał ochronę tylko na poziomie filtra SPF 20 i został w ogóle wycofany z rynku, więc faktycznie ten miałam wykreślony, ale także krem z La Roche-Posay, którego używałam, który miał alkohol denat. Ja sama to zaznaczyłam właśnie w tym formularzu, że nie czuję się komfortowo po prostu, ja nie lubię ani zapachu, ani też unikam po prostu tego kosmetyku, tego składnika w kosmetykach ze względu na to, że jednak ma właściwości wysuszające na skórę. Ja też jestem wrażliwa trochę na zapach, więc po prostu mi nie odpowiadał, więc to też miałam właśnie zaznaczone tutaj, jeśli chodzi o tę analizę po wypełnieniu formularzu. Następnie rozpisana jest dokładnie cała pielęgnacja, zarówno każdy krok, który powinniśmy wykonywać, dlaczego, także jest opisane zarówno właśnie demakijaż, jak i tonizacja, jak wpływa na naszą skórę, także rekomendowany produkt, czasami właśnie był to wypisany mój kosmetyk, który wpisałam w formularzu, czasami były dwa wypisane, czyli albo właśnie mój, albo jakiś dodatkowy, którego mogłabym używać, także mam tutaj też propozycje, z których mogę skorzystać następnym razem, jak już dany produkt
produkt skończę. Jednocześnie też właśnie rekomendowane kroki dodatkowe. Tak jak w moim przypadku właśnie było to kilka produktów dodatkowych, tak jak produkt pasowy, ale też takie dodatkowe nawilżenie, ujednolicenie skóry, produkty bardziej regeneracyjne na noc, o których Wam zaraz powiem. I na koniec, tak jak Wam mówiłam, dostajemy taki harmonogram, rozpiskę tych wszystkich kosmetyków, które były podane wcześniej i jak często ich używamy. Czyli ja mam tę sekcję podzieloną na 4 części. W pierwszej części mam poranki, czyli jakich kosmetyków używam rano, w jakiej kolejności, a wieczór miałam rozpisany na 3 opcje. Do każdej z tych opcji dokładny dzień tygodnia, kiedy powinnam tego produktu używać. Więc to jest naprawdę świetne. Wtedy wiemy, kiedy na przykład używać kwasów, kiedy właśnie bardziej stawiamy na regenerację skóry. Łatwiej po prostu zapanować nad tym i trzymać się po prostu właśnie tej pielęgnacji, ponieważ ja tak mam, że jak mam właśnie jakiegoś produktu używać na przykład 2 razy w tygodniu, to raz użyję rzeczywiście 2 razy w tygodniu, raz, nigdy nie wiem, kiedy ostatnio użyłam. A jeśli mamy jasną instrukcję, że we wtorki, w piątki na przykład wykonujemy jakiś konkretny krok, to łatwiej się tego trzymać. Taką rozpiskę możemy sobie wydrukować, przykleić w szafce, w łazience i faktycznie wiemy, po jaki produkt danego dnia sięgnąć. Mi to bardzo pomogło. Wiem, że może dla niektórych to będzie za dużo, ale dla mnie to jest naprawdę bardzo fajna opcja, żeby właśnie używać tych wszystkich kosmetyków, a nie po prostu ciągnąć cały czas po jeden i ten sam. Dodatkowo jeszcze w załączniku znalazłam taki dokument o moim typie skóry. Jak to wygląda dokładnie, czym się charakteryzuje, jakich składników w kosmetykach unikać, jakie są fajne dla mojej skóry, na co zwracać uwagę, jeśli chodzi o przyszłość. A co mi się podoba najbardziej, to w momencie, kiedy właśnie wykonacie tę konsultację, to przez 3 miesiące macie dostęp, kontakt do kosmetologa, który wykonywał Wam ten plan leczenia, chciałam powiedzieć, plan pielęgnacji. I wtedy możecie się poradzić, jeśli coś Wam się nie spodobało, chcecie zamienić jakiś właśnie produkt, ponieważ właśnie Wam nie leży, mieliście jakąś, wiecie, alergiczną reakcję, chcecie się podzielić efektami, to dalej właśnie macie dostęp i jeszcze możecie ten plan modyfikować, więc to jest naprawdę super. Także oczywiście wszystkie informacje, tak jak mówiłam, znajdziecie na dole w opisie. A teraz idziemy dalej do pielęgnacji i tutaj pokażę Wam właśnie kosmetyki, które doszły po tej konsultacji, jakie kroki właśnie były dodatkowe, tak żeby zadbać w 100% o moją skórę. Sama też jeden kosmetyk wymieniłam właśnie, ponieważ po używaniu nie podobała mi się ogólnie konsystencja i uczucie na skórze, więc właśnie jeden produkt wymieniłam. Także jeśli chodzi o dalej o poranną pielęgnację, to oprócz tego serum właśnie z niacinamidem z marki Bielenda, to miałam jeszcze w rozpisce produkt dodatkowy nawilżający, tak żeby używać zamiennie. Mam tutaj właśnie produkt z marki Bioap, jest to eliksir rewitalizujący, którego właśnie używam zamiennie i używam także na noc. Jest to produkt o cudownym zapachu. To jest taka drobnostka, taki dodatek tak naprawdę, ale tak przyjemnie mi się używa tego kosmetyku, w szczególności rano, ponieważ daje mi takiego fajnego, pozytywnego kopa i właśnie dużo energii z rana. Pachnie mango, coś cudownego, ja uwielbiam, więc właśnie bardzo mi się spodobał, ale nie tylko ze względu na zapach oczywiście, ale także o właściwości. Produkt ma działanie nawilżające, odżywcze i wygładza skórę. Daje naprawdę bardzo fajny efekt, od razu takie nawilżenie, taką jakby ulgę na skórze bym powiedziała. Jest bardzo przyjemny i się cudownie sprawdza pod makijaż. Naprawdę bardzo polecam Wam ten produkt, jeśli szukacie jeszcze właśnie takiego dodatkowego nawilżenia w kosmetykach, ponieważ naprawdę warto przetestować. Następnie mam tutaj krem z filtrem, produkt, którego używam od jakiegoś czasu codziennie. To nie był mój nawyk, zazwyczaj używałam filtrów SPF 50 w momencie, kiedy wychodziłam świadomie na słońce lub wiedziałam, że po prostu będę właśnie długo na zewnątrz. Wtedy faktycznie dbałam o to i zawsze dbam o moje tatuaże i aplikuję, co widać zresztą po nierównej opaliźnie wokół. Ale faktycznie nie miałam takiego nawyku, żeby używać codziennie filtra, ale ze względu na właśnie, wiecie, taką presję niektórych osób z YouTube'owego środowiska, mam tutaj na myśli Agatę z kanału Agasowa, to faktycznie już to jest krok taki obowiązkowy w mojej pielęgnacji, z którego się naprawdę bardzo cieszę. I tutaj właśnie miałam po konsultacji polecenie tego kremu. To jest marka Cosrx, nie wiem jak wymówić dokładnie tę nazwę, Aloe Soothing Sun Cream i on jest bardzo przyjemny dla skóry i bardzo fajnie się sprawdza
sprawdza właśnie przy cerze mieszanej. Co prawda zostawię takie wykończenie lekko świetliste, ale nie jakoś dużo mocniejsze niż taka standardowa moja pielęgnacja twarzy, niż przed nałożeniem tego kremu. Widać taki delikatny jakby biały nalot na skórze, ale tylko w trakcie aplikacji całkowicie się wchłania, więc jest to produkt, którego spokojnie możemy używać w momencie, kiedy się nie malujemy, ale wtedy też, kiedy się malujemy, ponieważ nie wpływa absolutnie na trwałość naszego makijażu, więc tutaj jesteśmy spokojni. I w przypadku właśnie przetłuszczającej się cery nie zauważyłam, żeby jakoś dodatkowo moja skóra się przetłuszczała po tym kremie, więc naprawdę nie ma tutaj żadnego minusa, jeśli chodzi o ten krok w aplikacji. Teraz jesteśmy w stanie dostać naprawdę bardzo fajne na rynku kosmetyki z filtrem i nie działają one właśnie na niekorzyść dla skóry, a tylko na korzyść, ponieważ ochraniamy ją przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. W kremach z filtrem mamy też dodatkowe składniki nawilżające, więc nie zawsze jest potrzeba, żeby używać kremu nawilżającego pod spodem. Miałam tutaj taką informację, że właśnie w upalne dni możemy postawić tylko na serum oraz właśnie krem z filtrem, że ten krem nawilżający pomijamy. Ja czasami tak robiłam faktycznie w momencie, kiedy wykonywałam makijaż tak, żeby po prostu nie nawarstwiać zbyt dużej ilości produktów, no to pomijałam już ten krem nawilżający, ale w momencie, kiedy stawiałam, wiecie, na dzień bez makijażu, no to wtedy wszystkie kroki wypełniałam normalnie. I tak wyglądała moja pielęgnacja poranna, wcale nie ma tutaj dużo produktów, nie zajmuje to dużo czasu i też nie ma takich, wiecie, komplikacji, ponieważ tylko serum się zmienia czasami, ale to też właśnie patrzę, jaki jest stan mojej skóry, jak czuję, że potrzebuję więcej nawilżenia, to stawiam właśnie na ten eliksir rewitalizujący, a tak to właśnie ten produkt z Bielendy. A teraz jeśli chodzi o właśnie wieczorną pielęgnację, to w momencie oczywiście, kiedy makijażu nie wykonuję, od razu sięgam po tę piankę, którą pokazywałam Wam z marki Bandy. Oczyszczam twarz po prostu samą pianką, no bo wiadomo, nic innego nie mam na twarzy oprócz właśnie kosmetyków pielęgnujących, ale w momencie, kiedy mam makijaż, no to oczywiście pierwszy krok to jest demakijaż. I tak jak mówiłam Wam w przypadku toników, to tak samo w przypadku demakijażu też unikam używania wacików, więc zazwyczaj nie sięgam po takie produkty typu płyn micelarny, jeśli nie jest to konieczne, znaczy zazwyczaj nie jest to konieczne. Jeśli już, to używam czasami płynów dwufazowych, w momencie, kiedy naprawdę mam takie kosmetyki na twarzy, które inną metodą nie są w stanie zejść, tak jak niektóre szminki, czy jakieś wodoodporne na przykład tusze, wtedy faktycznie sięgam po taki płyn dwufazowy, żeby zmyć tę część makijażu. Ale jeśli chodzi ogólnie o demakijaż całej twarzy, makijażu oczu, to już od dłuższego czasu używam takich produktów olejowych, tak żeby makijaż rozpuścić i żeby dodatkowo właśnie skóry nie przecierać, nie podrażniać. I mam tutaj mój największy hit, jeśli chodzi o tę kategorię, czyli produkt z marki Resibo Melt Away Balm Cleanser. Balsam do makijażu, którego używam już od długiego czasu, a jestem w połowie opakowania i mam już jeden na zapasie słoiczek. Jest naprawdę świetny. Niewielka ilość produktu, ponieważ to jest taka ilość, nie wiem, groszku, może trochę większa, jaką używam, borówki, o tak. Ilość borówki amerykańskiej, którą używam tak, żeby rozpuścić cały makijaż. A dobrze wiecie, że ja raczej sięgam po kosmetyki takie, że nie tyle cięższy, co po prostu właśnie stawiam na większe krycie, dużo dosyć produktów nakładam na twarz, a ten balsam nie stwarza żadnych problemów przy zmywaniu. Wszystko po prostu się absolutnie rozpuszcza. I to jest właśnie fajne w tego typu produktach, że tym olejkiem możemy sobie wymasować twarz, że jej nie podrażniamy, nie przecieramy właśnie wacikami, płynem micelarnym, tylko sobie tak wszystko rozmasowujemy pod palcami, wszystko nam się dokładnie rozpuszcza, niezależnie od tego, czy mamy delikatny makijaż, czy właśnie jakiś cięższy, długotrwały makijaż. I zarówno możemy zmyć właśnie makijaż twarzy, oczu, jak i ust. I później wszystko zmywamy wodą. Czemu ten produkt jest taki fajny? Ponieważ ma emulgatory w składzie. I to jest bardzo fajny składnik w tego typu produktach, ponieważ jeśli mieliście jakiś olejek do demakijażu, który tych emulgatorów nie miał, to później ciężko się zdecydowanie tego oleju pozbyć, ponieważ jest tłusty, jak chcemy go zmyć, to wiecie, to wszystko nam się marze i warstwa tego oleju zostaje na twarzy. Tutaj jest tak, że w momencie, kiedy połączymy właśnie to, co mamy na twarzy, ten balsam i ten makijaż nasz rozpuszczony z wodą, to wszystko zaczyna się pienić i po spłukaniu
nie zostaje nam nic na twarzy. Ja tak naprawdę odkąd używam tego produktu nie sięgam po nic innego, ponieważ to jest zdecydowanie najszybsza, najlepsza opcja do makijażu jak dla mnie, która jest najlepsza zdecydowanie dla naszej skóry, więc właśnie ten produkt no zdecydowanie Wam polecam do używania, ale oczywiście po tym jak już zmyjemy to wszystko, to jeszcze trzeba skórę oczyścić z tych pozostałości, tam jakichś składników do makijażu, jeszcze dodatkowo czyścimy skórę czy żelem, czy pianką, tak jak to jest w moim przypadku. Następnie oczywiście tonizacja i tutaj właściwie używam zamiennie tych dwóch toników, w zależności od ochoty, oba stoją właśnie w szafce w łazience, więc raz sięgnę po jeden, raz po drugi. A jeśli chodzi o dalszą część, to jest jedna rzecz, która jest stała, czyli zmieniony mi został krem właśnie na noc, tak żeby dodać tutaj właśnie to nawilżenie, odżywienie, którego brakowało w pielęgnacji zazwyczaj, ponieważ czasami używałam jakichś takich bogatszych kremów nawilżających, czasami stawiałam na to samo, czego używałam na dzień, a tutaj mam właśnie taki stały element w postaci kremu z marki Skintra. Jest to Let Your Skin Drink Up, czyli właśnie kosmetyk, który skórę nawilża, wygładza, dodatkowo pielęgnuje właśnie mikrobiom naszej skóry. Taki leciutki krem, który jednak właśnie bardzo dobrze działa na nawilżenie, w sensie leciutki, ma lekką konsystencję, niewyczuwalną i cudownie rozprowadza się, a jednocześnie właśnie bogata w składniki aktywne. Tutaj naprawdę bardzo fajna informacja do dodania, ponieważ po zakupie właśnie tego produktu zapewniamy posadzenie 1 m2 lasu na zawsze, więc jest to fajna jeszcze dodatkowo inicjatywa i też eko w ogóle opakowania, także no, polecam tylko z mojej strony. A dalsze kosmetyki właśnie różnią się w zależności od dnia, ponieważ to w moim harmonogramie jest zmienna pozycja, dopasowana do mojej skóry, do moich potrzeb, ale tutaj dowiecie się, jak sami skorzystacie z usługi, co będzie odpowiednie dla Waszej skóry. Także w mojej pielęgnacji potrzebny był dodatkowy produkt złuszczający, właściwie po prostu produkt złuszczający, ponieważ zazwyczaj takiego nie używałam. Raz na jakiś czas, jak odczuwałam potrzebę, używałam tego peelingu kwasowego z The Ordinary, takiego silnego złuszczacza. Bardzo rzadko, to nie był taki produkt, po który regularnie sięgałam, więc tutaj właśnie zamiennie za tamten produkt dostałam w rozpisce coś, czego mogę używać regularnie. To jest produkt w formie toniku, więc też jest łatwiejszy i mniej problemowy, wiecie, w użytku. I mamy tutaj właśnie tonik kwasowy z marki Paula's Choice i jest to tonik z 2% kwasem BHA. Także jest to właśnie taki delikatniejszy złuszczacz, którego używamy regularnie, który też skóry nie będzie podrażniał i się nadaje właśnie do skóry wrażliwej. Na opakowaniu jest informacja, że możemy używać nawet 2 razy dziennie, tylko z zaznaczeniem, że w ciągu dnia pamiętamy o właśnie filtrze na twarz, ale ja miałam tutaj w rozpisce, żeby używać go tylko wieczorem, 3 razy w tygodniu, więc tego się trzymam. Tonik kwasowy to nie jest akurat nic nowego w mojej pielęgnacji. Wcześniej używałam takiego toniku z Pixi i mi się sprawdzał. Zużyłam takie mniejsze opakowanie, nie wiem czemu, mimo że stoi dalej w łazience, to po niego nie sięgam. Teraz aktualnie używam ten i mi się sprawdza. I to jest produkt, który właśnie został dodany ze względu na te skórniki otwarte, o których Wam mówiłam, ponieważ faktycznie mój nosek tego potrzebuje. A jest to produkt łatwy w obsłudze, tylko trzeba troszeczkę poczekać kilka minut po aplikacji z aplikacją kremu właśnie, ale to nie jest nic problematycznego. W inne dni mam zarówno właśnie ten eliksir rewitalizujący, o którym Wam mówiłam, że używam zarówno na dzień, jak i na noc niektóre dni, ale także co właśnie było potrzebne mojej skórze, to wyrównanie kolorytu, ponieważ jest nierówny koloryt na twarzy i jakieś tam właśnie przebarwienia po niedoskonałościach mi zostają, więc dlatego mam tutaj takie serum rewitalizujące z marki Skintra. Jest to produkt, który właśnie rozjaśnia skórę, wyrównuje koloryt. Działa także na niedoskonałości, w sensie redukuje właśnie pojawianie się nowych niedoskonałości i ma także działanie przeciwzmarszczkowe. Konsystencja, jak możecie zobaczyć, tego produktu jest taka niesamowicie rzadka, płynna. Fajnie się rozprowadza i zostawia skórę taką bardzo gładką, przyjemną i jakby tak zdrowo matową. Bardzo lubię używać właśnie tego produktu. A jak oceniam same efekty po tych 2 miesiącach używania nowych produktów, to mam oczywiście zdjęcia przed, które były potrzebne do formularza i także zrobię się rzutkie po, żebyście zobaczyli różnicę. Mam nadzieję, że ona będzie widoczna, ale co mogę Wam powiedzieć, co ja widzę, co zauważyłam, to moim zdaniem skóra jest znacznie taka
jędrniejsza, taka promienna, że stan skóry znacznie się poprawił, że jest nawilżona. Jeśli chodzi o takie rozjaśnienie, wyrównanie koloru, to wydaje mi się, że potrzeba tutaj troszeczkę więcej czasu używania, ze względu na to, że właśnie tego serum rozświetlającego używam 2 razy w tygodniu, więc faktycznie wydaje mi się, że potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby fajnie zadziałać, ale skóra jest znacząco bardziej właśnie nawilżona, stan na nosie też się poprawił, ze względu na to, że już nie jest aż tak zanieczyszczony, tylko tutaj skóra jest gładsza i mniej jest po prostu tych zaskórników otwartych i ogólnie podoba mi się, jak to wygląda i sama się cieszę właśnie z tej rozpisanej pielęgnacji, ponieważ wiem, czego używać. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które dodatkowo się nauczyłam potem, ponieważ właśnie wiele tam kroków, właśnie tak jak na przykład nieużywanie wacików do toniku, to już miałam wcześniej w swojej pielęgnacji, ale czego się nowego dowiedziałam, to w momencie, kiedy aplikujemy serum, to nie czekamy, aż całkowicie, wiecie, wyschnie, wchłonie się w naszą skórę, tylko jak jeszcze skóra jest wilgotna, aplikujemy od razu krem. Ja zawsze zazwyczaj myślałam, że trzeba czekać, właśnie, że dopiero po wchłonięciu nakładamy kolejny produkt, a właśnie takie czekanie może sprawić, że nasza skóra się wysuszy, zależy się też od tego, jakiego kosmetyku używamy, więc to jest naprawdę ciekawa informacja, którą uzyskałam właśnie po tej konsultacji. Inne informacje właśnie mnie nie zaskoczyły, ale w momencie, kiedy nie macie jeszcze takiej wiedzy na temat pielęgnacji, zaczynacie, nie jesteście jeszcze tak dobrze świadome, no to jednak będzie to taka fajna pigułka wiedzy, do której będziecie mogli w każdym momencie wrócić, więc zdecydowanie Wam to polecę, tym bardziej, że z moją zniżką to wcale nie jest drogi koszt, ponieważ normalnie kosztuje ta konsultacja 129 zł, a ja mam dla Was ten rabat 50%, więc to nie jest taki duży koszt, tak mniej więcej cena nowego kremu, a mamy tutaj wszystko ładnie rozpisane i tak właśnie produkty, wiecie, pielęgnacyjne wdrażamy pojedynczo, nie aplikujemy totalnie nowej pielęgnacji, wiecie, od razu wszystkie produkty na raz, tylko testujemy pojedynczo, żeby zobaczyć zarówno jak nasza skóra zareaguje, czy nie będzie żadnej takiej niepożądanej reakcji alergicznej, więc później sobie stopniowo po prostu te kosmetyki kupujemy, dokupujemy właśnie co będziemy mieć na liście i wiecie, to nie jest duży koszt, jeśli chodzi o nasz portfel, a skóra się zdecydowanie odwdzięczy. Także oczywiście wszystkie informacje znajdziecie na dole. To już by było tyle na dziś. Mam nadzieję, że tutaj zachęciłam Was do przetestowania jakiegoś nowego kosmetyku z tych, które pokazałam, czy właśnie do samej konsultacji. Dajcie mi znać, co myślicie, czy używaliście może jakichś takich kosmetyków, jak wygląda Wasza pielęgnacja. Piszcie na dole w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!